W Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy powstają nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodu. Jest to możliwe dzięki zawarciu umowy na dofinansowanie projektu z RPO, którą podpisał powiat brodnicki z Urzędem Marszałkowskim. To są projekty, których celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w naszym województwie. Ten konkurs akurat dotyczył szkół o profilu rolniczym. I tutaj przekazaliśmy środki dla takich właśnie szkół po to, aby tworzyć w nich przede wszystkim pracownie zawodowe, aby po pierwsze młodzi ludzie chcieli się uczyć w szkołach zawodowych, a po drugie, aby mogli po ukończeniu tych szkół, żeby łatwiej mogli znaleźć pracę, mówiąc w skrócie. Bo taka jest idea Komisji Europejskiej, że ten sukces młodego człowieka na rynku pracy po skończeniu szkoły zawodowej jest uzależniony od liczby godzin, który ten człowiek nie spędzi na nauce przedmiotów ogólnych, tylko spędzi właśnie w rzeczywistych warunkach pracy. W Zespole Szkół Rolniczych powstaną pracownie technologii gastronomicznej, hotelarska i informatyczna. Powstaną dwie pracownie żywieniowe. Będą to dwie profesjonalne pracownie spełniające wymagania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, 6-stanowiskowe, czyli będziemy docelowo punktem egzaminacyjnym w tych zawodach kucharskich. Dwie pracownie, czyli razem 12 stanowisk. To już będzie, myślę, duży ośrodek. Oprócz tego powstanie pracownia hotelarsko-barowa, czyli będzie to pracownia, która będzie służyła młodzieży do wykonywania zajęć praktycznych, o czym tutaj dużo się mówi. I kolejną pracownią będzie klasopracownia ze sprzętem komputerowym, które będzie miało adekwatne oprogramowanie do wyżej wymienionych zawodów, czyli szeroko rozumianej gastronomii i hotelarstwa. Mam nadzieję, że to wyposażenie, ta wspaniała baza dydaktyczna, która tutaj już zafunkcjonuje od 1 września, przyczyni się do tego, że podniesie się jakość kształcenia praktycznego tak potrzebnego na naszym rynku pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 635 tysięcy złotych. Dofinansowanie z RPO to 535 tysięcy złotych.